Chyba już jestem na żywo. Zaraz zobaczę. Mam nadzieję, że mnie widać. Już sobie sprawdzimy kwestie techniczne i spokojnie zaczniemy. Widzę, że mnie słychać, widać, wszystko jest w porządku. Mam podgląd, jeśli chodzi o Wasze komentarze ewentualnie. Ja wiem, że jest taki czas, że nie wszyscy są w stanie w tej chwili obejrzeć, ale będzie spokojnie nagranie później. A ja akurat mogę w tej chwili nagrać na spokojnie i nadawać. Moi drodzy, dzisiaj temat probiotyków, tak jak wcześniej powiedziałam. Plan jest taki, że najpierw powiemy, czym jest probiotyk, jak stwierdzić dobrą jakość preparatu, jak wybrać dobry preparat odpowiedniej jakości. No i trzecia rzecz, gdzie probiotyki powinny być stosowane, w jakich problemach zdrowotnych i jakie najczęściej się sprawdzają. Tutaj ja wiem, że dla moich odbiorców często nazwa stricte szczepu może nic nie mówić, dlatego tutaj przygotowałam bardziej dla Was preparaty gotowe. Oczywiście nie mam z tego żadnych źródeł pieniężnych, po prostu te preparaty, które mi się sprawdzają w praktyce, no to o nich też opowiem troszkę. Więc moi drodzy, zaczniemy oczywiście od probiotyków, czym są. Przede wszystkim probiotyki to są bakterie, czyli konkretne szczepy lub preparaty, tak? Czyli zbiór szczepów, bo mamy preparaty zarówno jednoszczepowe, jak i wieloszczepowe i możemy, oczywiście to jest bardzo istotne, żeby bakteria czy dany szczep był probiotykiem, musi być wyizolowany z naszej mikroflory ludzkiej, czyli tak naprawdę z kału człowieka. I wtedy dana firma zajmuje się izolacją danego szczepu, robi sobie patent na ten szczep, no i później sprawdza badania kliniczne i produkuje ewentualnie preparat. Dlatego probiotyk ma przede wszystkim to, że ma mieć udokumentowane działanie prozdrowotne dla naszego organizmu, wspomagające zdrowie i ma być przede wszystkim albo konkretnym szczepem, albo konkretną mieszaniną szczepów bakteryjnych. I co jest jeszcze istotne, probiotyk ma mieć zdolność przetrwania nasz układ pokarmowy. Pamiętajmy, że w żołądku jest bardzo kwaśne pH. Później w jelitach dwunastnicy dochodzi do zmiany na pH zasadowe, czyli sok trzustkowy dociera i tak dalej. Mamy procesy trawienne. Konsekwencji ogólnie ma być tak, że probiotyk, czyli te nasze szczepy, docierają do jelita grubego. Czyli tam, gdzie de facto mają zadziałać. Więc muszą cały układ pokarmowy przejść, więc muszą być dość odporne. I probiotyk właśnie ma mieć tą cechę, że ma przejść te wszystkie bariery. Jeżeli chodzi o jakość preparatów, to przede wszystkim, moi drodzy, kierujemy się tym, żeby na preparacie była wypisana odpowiedni rodzaj szczepu. To nie wystarczy na przykład mieć napis, że to jest, nie wiem, Lactobacillus rhamnosus, ale musi być też odpowiedni numer, czyli wiemy też, że w klasyfikacji wszystkich tych preparatów probiotycznych ten konkretny szczep, który zawarty jest w danym preparacie, ma swój patent, ma swój numer i ma też udokumentowane działania prozdrowotne. Każdy dobry preparat dobrej jakości obroni się badaniami klinicznymi. Zarówno badania kliniczne są typowo na konkretnym właśnie szczepie, jak i na konkretnym produkcie, bo są produkty, tak jak wcześniej powiedziałam, wieloszczepowe, czyli mają kilka na przykład różnych Lactobacillus, nie wiem, Rhamnosus, Casei, Paracasei i tak dalej. I na przykład producent analizuje, czy robi badania kliniczne całego swojego preparatu. I najczęściej właśnie o tych produktach, o których dzisiaj będę mówić, to są właśnie te, które mają te badania kliniczne zrobione. Nie tylko przez to, czy są skuteczne, ale też czy mają konkretne właściwości, czyli na przykład, czy ten probiotyk nadaje się do biegunek, czy przy antybiotykoterapii, czy innych problemach u człowieka.
I kolejną cechą jakościową probiotyku to jest oczywiście cena. Nie kupujmy tanich probiotyków, bo to nie ma sensu. Tak jak wszystko, co jest tanie, to wcale nie jest dobre. Natomiast wiadomo, że też nie chodzi o to, żeby przepłacać, ale odpowiedniej jakości preparaty cenią się. I tutaj, jeżeli mówimy o takich jednoszczepowych, gdzie jest tylko jeden rodzaj, jeden gatunek bakterii czy drożdży, to mniej więcej cena się waha od tak 20, 30, 40 zł i to jest dobry probiotyk. Nie kupujmy nic tańszego. Jeżeli mówimy o wieloszczepowych, to może być nawet 80, 100 zł, 120. Są też takie preparaty, które nawet kosztują 200 zł na kurację miesięczną. Więc no, różne są te ceny, tak? Ale ogólnie nie oszczędzajmy na probiotykach, jeżeli chcemy określone efekty zdrowotne osiągnąć. Kolejnym jakby zagadnieniem związanym z probiotykami, o którym chcę powiedzieć, to jest jak stosować probiotyki, bo to też jest istotne, ponieważ złe zażywanie powoduje, że efektywność probiotykoterapii jest bardzo niska. Przede wszystkim uważa się, że nie powinniśmy na czczo zażywać probiotyków, tylko badania pokazują nam, że przy posiłku, nie przy gorącym posiłku, nie popijamy gorącym płynem, bo są to wrażliwe preparaty pod kątem temperatury, dlatego staramy się popić po prostu chłodną wodą bądź letnią i przy posiłku. Nie po posiłku, nie przed posiłkiem, przy posiłku. I to już powoduje, że po prostu efektywność tego preparatu będzie dużo, dużo większa. Aha, jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałam. Preparat powinien mieć przynajmniej miliard jednostek tworzących kolonie, czyli takich jednostek bakteryjnych na gram bądź mililitr danego preparatu. Wtedy wiemy, że odpowiednia ilość tych bakterii dotrze do jelita grubego, bo nie czarujmy się, 100% nie dotrze. Niestety dociera 1% bądź 1 promil tej pierwotnej wartości. Dlatego musi być odpowiednia ilość też tych bakterii, czy właśnie jednostek tworzących kolonie w gramie bądź mililitrze preparatu. Więc na to też zwracajmy uwagę, na stężenie tak naprawdę. Czyli tak jak powiedziałam, popijamy w trakcie posiłku, nie stosujemy na czczo. I co jest jeszcze ważne, jeżeli mamy probiotykoterapię ustawioną tak, że stosujemy kilka preparatów, to nigdy ich nie łączymy ze sobą, bo sobie zrobimy więcej szkody niż pożytku, ponieważ te bakterie między sobą też rywalizują. Więc jeżeli będziemy zażywać, nie wiem, dwa probiotyki na raz, może być też tak, że te bakterie ze sobą zaczną walczyć i jeden gatunek zlikwiduje drugi i tak naprawdę no, nie dostarczymy to, co trzeba tam do jelit. Dlatego nie łączymy preparatów probiotycznych, staramy się wtedy kurację rozdzielać do danego posiłku jeden preparat. I też, co jest istotne, jeżeli mamy duże problemy chorobowe, zaraz będziemy do tych problemów chorobowych przechodzić, to też nie zawsze probiotykoterapia polega na tym, że stosujemy tylko jeden preparat. Czasem wprowadza się kilka tych właśnie preparatów i to jest, uważa się, jedna z skuteczniejszych kuracji wtedy. Bo mamy kilka preparatów, nie jeden, kilka różnych rodzajów tych szczepów i przez to odbudowa mikroflory jelitowej jest po prostu szybsza, bardziej efektywna. Dobrze, moi drodzy, teraz przejdźmy już do konkretnych problemów chorobowych i ogólnie mikroflory. Teraz na ekranie powinniście widzieć przykładowy test, jeśli chodzi o skład mikroflory jelitowej. I oczywiście mamy jakby dwie możliwe drogi stosowania probiotyków. Możemy mieć probiotykoterapię celowaną, czyli wtedy robimy sobie badanie mikroflory jelitowej i sprawdzamy, jakich gatunków nam brakuje, których jest przerost, których właśnie jest niedobór i te probiotyki wtedy uzupełniamy, konkretne szczepy. I to jest jakby najbardziej skuteczna metoda i tę metodę zalecam naprawdę przy na przykład alergiach pokarmowych, przy zespole jelita drażliwego, jeżeli już wiele lat chorujesz i nic Ci nie pomaga, przy tych bardziej już zaawansowanych chorobach jelit, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy choroba leśniewskiego Crohna. Tutaj warto takie badania wtedy sobie zrobić i wtedy my stosujemy te preparaty z takimi probiotykami,
które mają, których po prostu jest niedobór, tak? Akurat tutaj macie tak pokazane, że mamy tą mikroflorę podstawową, czyli tę na niebiesko, czyli to są Bifidobacterium i Lactobacillus na przykład. I to są te główne dwie grupy bakterii, rodziny bakterii, które najczęściej suplementujemy. I w przypadku różnych chorób, zaburzeń, najczęściej dochodzi do niedoboru tych właśnie grup. I wtedy, jak widzicie, tutaj akurat jest też na tym badaniu, że jest niedobór tych bakterii i wiemy, że powinniśmy te bakterie uzupełnić. Mamy też tą mikroflorę potencjalnie patogenną, czyli mamy te wszystkie na żółto. Najgorzej jest, jak jest ich przerost, to wtedy mamy do czynienia z dużą dysbiozą jelitową. Oczywiście tych bakterii nie suplementuje się i nie robi się czegoś takiego, nawet jeżeli jest ich niedobór czy coś. Natomiast na pewno, jeżeli jest przerost, to mamy problem związany z tym, że to się objawia na przykład wzdęciami, biegunkami, różnymi problemami jelitowymi. I probiotykoterapia powinna nam to po prostu wyrównać. I przechodząc już do różnych problemów czy sytuacji, w których powinniśmy probiotyki stosować, to pierwszą jakby takim zaleceniem jest oczywiście stosowanie probiotyków przy antybiotykoterapii. Myślę, że wielu z Was, którzy tą antybiotykoterapię miało przewlekłą, może parę lat zażywaliście antybiotyki, albo te antybiotyki były często stosowane, to zauważyliście, że na przykład po takiej kuracji dochodzi do różnych problemów jelitowych, czyli właśnie pojawiają się wzdęcia, pojawiają się biegunki, bóle żołądkowe, bóle jelitowe. To ten proces trawienia nie jest taki, jaki powinien być. No i zastanawiacie się, co można z tym zrobić. I dlatego tutaj, jeżeli już musicie zastosować antybiotyk, to oczywiście stosuje się też probiotykoterapię. I można zarówno podczas już stosowania antybiotykoterapii stosować probiotyk. Najczęściej tutaj dobrze się sprawdza Lactobacillus rhamnosus. Jest to taki gatunek najbardziej zbadany. Najwięcej ma badań klinicznych potwierdzonych. I on też właśnie może troszkę niwelować efekty uboczne antybiotykoterapii. Oczywiście nie zażywamy go przy antybiotyku, tylko na przykład antybiotyk rano, a wieczorem probiotyk, tak? I Lactobacillus rhamnosus na przykład znajdziecie w preparacie Dicoflor. Tam jest fajne stężenie tego szczepu. Też ma odpowiednie badania kliniczne ten preparat. I na przykład przez antybiotykoterapię można sobie zastosować ten preparat. Natomiast najważniejszą rzeczą jest stosowanie probiotyków po antybiotykoterapii, żeby, jak wiecie, odbudować mikroflorę, bo niestety antybiotyki niszczą szczególnie nasze Bifidobacterium Lactobacillus, czyli właśnie tą podstawową mikroflorę jelitową. I tutaj powrót mikroflory po antybiotykoterapii do normy może zajmować kilka miesięcy do kilku lat nawet. Więc stosowanie probiotykoterapii po antybiotykach przyspieszy Wam po prostu regenerację tej mikroflory. I tutaj już stosuje się wtedy nie jednoskładnikowe preparaty, tylko wieloskładnikowe. I na przykład takim dobrym preparatem, który fajnie działa i też jest właśnie ma dobry skład i odpowiednie badania kliniczne, to jest właśnie Vivomix. Nie jest to tani preparat, od razu mówię. Natomiast jak zobaczycie na skład, to ma kilka szczepów z zakresu Bifidobacterium, właśnie Lactobacillus czy Streptococcus thermophilus. Podstawowa nasza mikroflora jelitowa. I zobaczcie na stężenie. Jest 4,5 to 10, razy 10 do 11, czyli duże stężenie tych jednostek tworzących kolonie w jednej saszetce. I taki probiotyk jak najbardziej można zastosować właśnie już po antybiotykoterapii. Jeżeli chodzi o czas stosowania takiej probiotykoterapii po antybiotykach,
Uważa się, że powinno to być minimum 3 miesiące, nawet do 6. Wszystko zależy od stanu tak naprawdę naszego zdrowia, objawów. Jak ktoś jest oczywiście pod opieką specjalisty, lekarza czy dietetyka klinicznego, no to ten czas będzie dopasowany do niego w zależności właśnie od objawów. I dobrze jest po prostu taką probiotykoterapię oczywiście wprowadzać nie na własną rękę, a konsultować się ze specjalistą. Po prostu ten preparat jest jednym z lepszych na rynku. Dlatego o nim mówię. I ma kilka tych szczepów, więc ten powrót mikroflory do normy po prostu będzie szybszy. Też są osoby, które uważają, jeśli mówimy o specjalistach, żeby przy antybiotykoterapii również zastosować na przykład 2 probiotyki, a nie tylko 1. I tutaj też poleca się na przykład Senprobi Barrier do odbudowy mikroflory jelitowej. Też ma kilka, zobaczcie, tych szczepów, znowu podstawowych, czyli znowu zarówno z rodziny Lactobacillus, jak i Lactococcus. Mamy też Bifidobacterium, ale te głównie gatunki nie powtarzają się tak, jak są te, które są w Vivomixie, więc można na przykład te 2 preparaty sobie zastosować w trakcie powrotu do normalnej, no, zniwelowania dysbiozy i wyleczenia tak naprawdę stanu mikroflory jelitowej. Więc tak to wygląda. Są jeszcze specjaliści, którzy polecają, i też ja się z tym zgadzam, jest jeszcze preparat Sanprobi Super Formula i on tym się różni od poprzedniego, że zawiera jeszcze prebiotyki. Tutaj się wszystko nałożyło, ale chodzi o to, że zawiera inulinę czy fruktooligosacharydy, które jakby karmią też tą naszą mikroflorę, która jeszcze tam została, tak, po tej antybiotykoterapii, tą korzystną, i oprócz tego zawiera odpowiednie szczepy. Więc można wybrać albo jeden z tych 3, albo po prostu połączyć 2 z tych 3 preparatów, jeżeli mówimy o alergii. Kolejnym problemem, w którym dochodzi do dysbiozy, do problemów z mikroflorą, są alergie pokarmowe, na przykład atopowe zapalenie skóry. I tutaj mamy badania, że Lactobacillus rhamnosus, o którym mówiłam Wam na samym początku, czyli ten gatunek, który występuje na przykład w dikoflorze, czyli LGD tak zwany, ma udokumentowane właściwości, że zmniejsza ryzyko wystąpienia AZS-u u dzieci, których rodzice ten AZS mają. Więc jest to dość skuteczny probiotyk pod tym kątem. Więc jeżeli chcemy zapobiec AZS-owi, to można na przykład wprowadzać małemu dziecku już od pierwszych dni życia ten probiotyk, bo on może być wprowadzany od pierwszych dni życia. Natomiast jeżeli już mamy objawy AZS-u, to też będą one zmniejszały się pod wpływem suplementacji właśnie tym szczepem, więc można sobie zastosować. A jeżeli mamy ogólnie alergie pokarmowe, to zalecam, żeby sobie zrobić właśnie to badanie mikroflory jelitowej, bo alergie pokarmowe to jest stan zapalny w jelitach, to już jest poważna rzecz. Mogą być też oczywiście alergie wziewne, one się ze sobą łączą. To nie jest tak, że jeżeli mamy alergie wziewne, to nie mamy pokarmowych, może nie odczuwamy tego, ale zazwyczaj coś nam i tak pod kątem pokarmowym szkodzi. Więc dobrze jest przy alergiach naprawdę zrobić sobie takie badanie mikroflory i wtedy sprawdzić, co jest nie tak, i zastosować już probiotykoterapię celowaną. Uważam, że przy alergiach to jest nieodzowne. Kolejnym problemem związanym z zaburzeniem mikroflory są oczywiście zespół jelita drażliwego. Jest oczywiście zespół jelita drażliwego. I zespół jelita drażliwego to jest taki problem chorobowy, w którym dochodzi do różnych objawów. Niekoniecznie nie wiemy tak naprawdę, co jest przyczyną tych objawów, ale jest to taka jednostka chorobowa, do której wrzucamy wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o jelita. Czyli jeżeli ktoś ma biegunki, zaparcia, wzdęcia, gazy, bóle jelitowe, nie wiadomo skąd, to z reguły to się wrzuca do właśnie zespołu jelita drażliwego i naprawdę bardzo dużo moich pacjentów ma taką diagnozę,
zespół jelita drażliwego. I ten zespół może mieć dwie formy. Może mieć typowo formę taką zaparciową, czyli dominują zaparcia. I wtedy stosujemy właśnie albo ten Vivomix, o którym mówiłam teraz, albo Sanprobi Barrier, to lub to, w przypadku właśnie zaparć. I co jest istotne? Zaparcia są wtedy klasyfikowane, gdy do toalety się idzie rzadziej niż 3 razy w tygodniu i jest problem po prostu z tym wypróżnianiem. To są wtedy zaparcia. Więc te dwa probiotyki przy zaparciach mają udokumentowane właściwości korzystne. Jeżeli mamy formę biegunkową, to absolutnie nie możemy zastosować tamtych preparatów, bo one mają działanie leczące zaparcia. Natomiast na biegunki to możemy zastosować po prostu preparat jednoskładnikowy z drożdżami Saccharomyces boulardii. Są takie preparaty na rynku. Tutaj z tego co wiem, dostępny jest w aptece Enterol na przykład. I myślę, że duża część osób, która miała do czynienia na przykład nawet z biegunkami nie stricte z IBS-u, czyli zespołu jelita drażliwego, ale z biegunkami podróżnymi, tak, czy jakimiś rotawirusowymi, to najczęściej właśnie lekarze zlecają też Enterol, więc to się sprawdza. I znowu się sprawdza Dicoflor, kolejny jakby jego działanie, czyli to Lactobacillus rhamnosus GG, tak zwany szczep, i on właśnie ma kolejny udokumentowaną właściwość, że zapobiega, zmniejsza po prostu częstość tych biegunek. Ale dodatkowo też można przy biegunkach zastosować preparat z rodziny Sanprobi, nie barier, tak jak tu macie na slajdzie, ale Sanprobi IBS, typowo dedykowany do zaburzeń biegunkowych w zespole jelita drażliwego. I tam jest jeden szczep Lactobacillus plantarum 299V, który właśnie dobrze sobie z tymi biegunkami radzi. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. I ostatnim takim problemem związanym z zaburzeniami mikroflory jelitowej to są oczywiście infekcje wszelkiego rodzaju. Mogą to być infekcje nawracające górnych dróg oddechowych albo infekcje często u kobiet typowo części intymnych, tak? Też nawracające. Miałam taką pacjentkę, która wiele lat leczyła się na niby drożdżyce czy grzybice pochwy. Było to nawet już 20 lat temu, ona od 20 lat się na to leczyła. No i niestety w tamtych czasach to leczenie różnie wyglądało i diagnostyka była naprawdę kulejąca, więc nie było czegoś takiego, że stwierdzono u niej, co jest przyczyną infekcji, tylko po prostu stosowano preparaty przeciwgrzybicze, przeciwdrożdżowe. I niestety spowodowało to, że ona ma teraz notoryczny problem z suchością tej części ciała, z bolesnością. I po wielu po prostu latach zażywania takich preparatów, no myślę, że jej mikroflora mocno kuleje. Więc probiotykoterapia, raczej jej nikt tego nie wprowadził. Dopiero od niedawna któryś z lekarzy jej zalecił probiotykoterapię, żeby chociaż trochę odbudować tę mikroflorę. Ale chodzi mi o to, że nawracające infekcje mogą być związane albo z niską odpornością w jelitach, jeżeli mówimy o tych infekcjach dróg moczowo-płciowych, albo związanych właśnie z zaburzeniami mikroflory z kolei intymnej, tak? Części intymnych. Więc tutaj, jeżeli kobieta cierpi na takie infekcje nawracające dróg rodnych, to musi zarówno zastosować probiotyk, który ma działanie na mikroflorę jelitową. Dodatkowo zalecam, żeby witaminę D sprawdzić i też zasuplementować, sprawdzić we krwi poziom i zasuplementować. I też zastosować probiotyki typowo dopochwowe. I tutaj w przypadku kobiet akurat mi się sprawdza i osobiście sama stosowałam, jak miałam takie problemy, ten Invag. Możecie trochę tego tak nie widzieć na wykresie, znaczy na slajdzie. W każdym razie jedna kapsułka ma 10 do 9. Czyli ma miliard tych bakterii kwasu mlekowego, czyli jest to dobra ilość. I mamy laktobacillusy głównie. Gaserii, plantarum czy fermentum. I to naprawdę świetnie nam zapobiega i leczy
infekcje, jeżeli już występują. A jeżeli chodzi o probiotyk w trakcie infekcji dróg rodnych odnośnie jelit, no to tutaj znowu Vivomix się fajnie sprawdza. Więc jak widzicie, nie jest dużo tak strasznie tych preparatów do wyboru, takich dobrych. Oczywiście nie, moim celem nie jest pokazanie całego szeregu dostępnych obecnie preparatów probiotycznych, bo ich jest trochę, tak? Ale tutaj, jak widzicie, te, które są dobre, to mogą być zastosowane w wielu różnych problemach, tak? Jeżeli mówimy o infekcjach u dzieci, na przykład w wieku przedszkolnym, w wieku żłobkowym, to znowu, jeżeli te infekcje się często powtarzają, to zaleca się znowu wprowadzenie probiotykoterapii i tutaj u dzieci wprowadza się znowu to LGG, czyli Lactobacillus rhamnosus GG, na przykład w postaci dikofloru, ale też oczywiście są inne preparaty. I to jest udokumentowana znowu właściwość, że ten szczep zmniejsza częstość występowania infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci. No i tak jak wcześniej powiedziałam, ta mikroflora, ta probiotykoterapia powinna być stosowana minimum 3 miesiące. Jeżeli chcemy coś wskórać, to nie jest tak, że po kilku tygodniach od razu będziemy widzieć efekty. To jednak trzeba czasu, żeby odbudować mikroflorę, bądź poprawić jej jakość. Im mamy bardziej różnorodną mikroflorę, im ta mikroflora ma więcej tych bakterii korzystnych, tym oczywiście mamy mniejsze ryzyko różnych alergii pokarmowych, różnych właśnie infekcji i czujemy się lepiej. Też proces trawienia oczywiście jest dobry. Nie mamy żadnych niedoborów pokarmowych, bo jak wiemy, bakterie też odpowiadają za i prawidłowe trawienie, wchłanianie, ale też produkcję różnych witamin i składników biologicznie czynnych, które odżywiają na przykład nam komórki jelitowe. Więc tak jak Wam wcześniej też mówiłam na swoich transmisjach, że bez mikroflory nasz układ pokarmowy nie byłby w stanie wchłaniać, ani nie byłby w stanie trawić i odporność by dobrze się nie rozwinęła, dlatego musimy o tą mikroflorę dbać. Antybiotyki to są najczęstsza przyczyna, która zaburza nam mikroflorę, więc jeżeli możemy ich nie stosować, to nie stosujmy, a jak musimy, no to macie już gotowy plan, co zrobić, żeby sobie mniej szkody wyrządzić tymi antybiotykami. Ale również jeżeli ma ktoś problemy żołądkowe i zażywa na przykład te inhibitory pompy protonowej, to też zalecam, żeby wtedy zastosować probiotyki. I myślę, jeszcze jedna rzecz dla Was istotna, czy probiotykami możemy wspomagać się, jeśli chodzi o produkty fermentowane. Tutaj problem jest taki, że produkty fermentowane nie są zalecane pod kątem tej klasyfikacji ogólnej do probiotyków, ponieważ nie są to szczepy wyizolowane z naszej mikroflory ludzkiej. A po drugie, większa część z nich jednak nie przeżywa tego pasażu żołądkowego i jelitowego. Duża część po prostu nie dociera do jelita grubego. Owszem, one mogą wspomagać probiotykoterapię, procesy trawienne, bo to są korzystne oczywiście produkty, ale nie mogą być podstawą leczenia i powrotu mikroflory do stanu pierwotnego, stanu prawidłowego. Nie, myślę, że wszystko powiedziałam. Mam nadzieję, że to było dość klarowne dla Was. Jeżeli były jakieś pytania, to proszę piszcie. No i co? Aha, jeszcze jedna rzecz. Jak są te choroby leśniowskiego krona i wrzodziące zapalenie jelita grubego, to są już naprawdę poważniejsze choroby jelit. Tam probiotykoterapia naprawdę jest niezbędna. Więc jeżeli macie osoby w rodzinie, które chorują na te jednostki chorobowe, to zapytajcie je, czy mają probiotyki w terapii, bo to jest naprawdę istotne. Mamy probiotyki, które mają udokumentowane właściwości na właśnie te jednostki chorobowe i naprawdę mogą nawet pomóc wejść w stan remisji, czyli spowodować, że chory nie odczuwa objawów choroby. Więc popytajcie, bo nie zawsze jednak te probiotyki są w trakcie kuracji stosowane, a warto. Na pewno nie będzie żadnych skutków ubocznych, a mogą być tylko pozytywne. Kochani, to ja pozdrawiam. Nagadałam się dzisiaj trochę. Już mi trochę zasycha w gardle. Dziękuję serdecznie za to, że byliście. Jeżeli dało Wam to wartość, można udostępnić tą transmisję. Będę bardzo wdzięczna. No i do usłyszenia za tydzień.